Witam serdecznie moi goście. Michał Szodrowski, Dom Weselny Sylwia. Witam, dobry wieczór. Miło pokonujecie dzisiaj Baspal, ale trzeba powiedzieć, że albo było ciężko, albo wam ten rywal nie leży, bo od kilku spotkań, czy to na hali, czy to na Orliku, męczycie się z Baspalem. Suma suma, wygrywacie dzisiaj, ale mecz był trudny. Tak, mecz był bardzo trudny, warunki też nie dopisywały, deszcz, ale tak jak mówisz, Baspal jest dla nas trudnym rywalem. To co prawda w Pucharze tam w LK Lidze jeszcze wygraliśmy, ale dzisiaj udało się wygrać 5-4 i mamy cenne 3 punkty, które dają nam dalej fotel lidera. Zapewne dzisiaj w głowie siedziała wasza porażka z Baspalem w LK Lidze Futsalu, które te 3 punkty, brak tych 3 punktów spowodowało, że w ostatnim meczu musieliście walczyć z Tyliczem, nie wygraliście mistrzostwa. Czy dzisiaj było takie nastawienie, żeby to dzisiaj odrobić tą stratę 3 punktów i dzisiaj pokazać Baspalowi wyższość? Nie, jakoś to tam zostawiliśmy za sobą z tyłu, po prostu podeszliśmy do tego meczu, tak jak do każdego jednego, którego gramy, że po prostu chcemy ten mecz wygrać. Gdzieś tam jeszcze z tyłu głowy było, wiadomo, ta porażka, ale jednak wychodziliśmy z nastawieniem, że chcemy ten mecz wygrać i jednak się udało. Twoje wejście w Suffix Liga Orlika bardzo dobre tydzień temu, top 6, znalazłeś się w gronie najlepszych piłkarzy. Dzisiaj było zdecydowanie trudniej. Dlaczego? Rywal, pogoda? Zdecydowanie rywal, to na pewno. Nie ma co porównywać z całym szacunkiem dla Stal Budu, ale jednak Baspal jest troszkę wyżej jak oni i też pogoda, tak jak mówię, cały czas udało, nie pamiętam, chyba piątą kolejkę teraz gramy i chyba cały czas mamy taką pogodę, że po prostu pada. No jak mówię, Baspal jest trudnym przeciwnikiem dla nas, chłopaki zawsze się mobilizują, żeby z nami wygrać, no dzisiaj się im nie udało, my mieliśmy to szczęście, chociaż powiem, że mecz był bardzo zacięty i do ostatniego gwizdka drżeliśmy o to, czy wygramy ten mecz. Niestety pogoda rzeczywiście nie dopisuje. Na to nie mamy wpływu. Ostatnie pytanie. Dużo ludzi tutaj mówi, którzy obserwują wasz zespół, że macie najsilniejszy skład w przeciągu 4 lit, które ja tutaj organizuję od 2016 roku. Czy no, póki co to wygrywamy wszystkie mecze, no ale zawsze wiemy, jak to się zaczyna, nie chcę też zapeszać, nic mówić, po prostu mamy chłopaków takich, którzy już gramy długo ze sobą, doszło też 2 nowych zawodników, zgrywamy się, jest dobrze, ale na razie póki co nic nie będziemy zapeszać i cieszymy się tym zwycięstwem. Dziękuję za wywiad. Dziękuję bardzo.